Na co dzień pracujemy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg i na co dzień mamy do czynienia ze sprzątaniem miasta, z dzikimi wysypiskami, które są pozostawiane notorycznie przez mieszkańców, z pojedynczymi odpadami wysypywanymi do lasów, do rowów. Tak więc narodził się pomysł, żebyśmy też coś jako pracownicy urzędu zrobili dla tego miasta, wyszli w teren, pokazali innym mieszkańcom, że można doprowadzić do tego, żeby to miasto było czyste i żeby nam się wszystkim lepiej mieszkało, przyjemniej po prostu. Wiele osób narzeka, że jest brudno, ale tak naprawdę po trosze sami jesteśmy temu winni, bo te dzikie wysypiska i te śmieci w rowach wciąż się pojawiają. Tak, to jest notoryczny problem. Mamy nawet takie miejsca, które posprzątamy na przykład w poniedziałek. W następnym tygodniu już te śmieci pojawiają się po prostu w tym samym miejscu. Tak więc ten problem, mam wrażenie, że on cały czas narasta. Nie wiem, czy to świadomość mieszkańców nie jest jeszcze taka europejska, jaka powinna być. Dlatego mam nadzieję, że takie inicjatywy jak dzisiaj coś zmienią, chociaż tak pomogą docenić to, że mieszkamy w ładnym mieście, że może być czysto, że może być nam wszystkim przyjemniej. Gdzie będziecie sprzątać? Jest taki pomysł, żebyśmy poszli w okolice. Na ulicę Wodzińską, w okolice obwodnicy. No jest tam sporo śmieci, także będzie co robić. Właśnie, dlaczego akurat tam? No miejsc jest sporo, ale tam jest sporo tych odpadów. No i taka grupa akurat, jaka dzisiaj przyszła, myślę, że damy radę. To jest chyba taki teren też, przez który wiele osób choćby przejeżdża, więc widać, no jest to wizerunek miasta w jakiś tam sposób. No tak, akurat przy samej drodze, więc samochody, które przejeżdżają, no akuratnie jeszcze w tej porze, która jest obecnie, no widać wszystko jak na dłoni. Nie zawsze ten widok jest taki, jakbyśmy chcieli chyba. No nie zawsze, no wolelibyśmy, żeby było czysto, no ale jest jak jest, trzeba coś zrobić, żeby to zmienić.